to jest Stanisław Kostka? No to jest patron dzieci. Nie wiem, naprawdę. Szlachcic z XVI wieku, żyjący także tam, kształcony w Rzymie i tak dalej. No i jako młody kopiec bodajże w zakonie zmarł w wieku 20 kilku lat. O świętych to tam nie będziemy rozmawiać, panie. O, to jest patron mojej parafii. Tyle mogę powiedzieć, święty. No to był święty, ale proszę pana też, ja nie wiem, żeby jego dokładnie zbadać, to też nie wiem, czy to by był święty. No jako młode dziecko wyemigrował chyba z Polski. Jakiś tam był, z Roskowa podobno, tak, no. Właściwie niewiele wiemy o dzieciństwie świętego Stanisława Kostki. Wiadomo jest, że urodził się w drugiej połowie 1550 roku tu w Rostkowie. Na wzgórzu, gdzie w tej chwili stoi kościół, w owym czasie znajdował się dwór Kostków. Stanisław Kostka miał czworo rodzeństwa. Trzech braci, Pawła, Wojciecha, Mikołaja i siostrę Annę. Parafia świętego Wojciecha w Przasnyszu. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W drugiej połowie 1550 roku Kostkowie, którzy należeli do tej parafii, ochrzcili tutaj Stanisława. W bocznej prawej nawie tego kościoła znajduje się kaplica rodowa Kostków. Bardzo lubił po prostu Rostkowo. Urodził się tutaj, uczył. Bardzo kochał swoje miejsce. A w którym miejscu się urodził? Wiecie, gdzie był jego dom? Tak, jego dom stał tutaj, gdzie teraz stoi kościół. To właśnie ta stopka. To tutaj, tak? Tak. Mhm. Tutaj święty Stanisław Kostka, kiedy był mały, odbił swoją stopkę. Mhm. Nie wiemy jeszcze nawet jak. Gdzie to jest? W miejscu? Święty Stanisław modlił się pod tą lipą codziennie rano, wieczorem, no i być może nawet po południu. Bardzo przywiązał się nawet do tej lipy i dziś na tą pamiątkę wisi tam tabliczka. Jego ojciec chciał, żeby ten święty Stanisław Kostka, żeby został rycerzem. Aha. Ale on chciał zostać posłuszny Panu Bogu. Chciał zostać z Panem Bogiem. I co zrobił? Zostawił rodzinę i ruszył do Rzymu na piechotę. A słuchajcie, a trudno jest być świętym? Bardzo trudno. Tak, trzeba się bardzo starać, aby być świętym. Święty Stanisław, on się, no... Umiał się postarać. On bardzo kochał Boga. Modlił się, nie tak jak my. My, no, nie jesteśmy tak jak święty Stanisław Kostka, ale próbujemy być tacy jak on. Mazowszanie słynęli z dzielności i bitności. Odznaczali się również odwagą, przedsiębiorczością i pracowitością. Awanturniczość szlachty mazowieckiej stała się przysłowiowa. Mówiono więc, wtedy Mazur wespół żyje, kiej tańcuje i kiej bije. Te czasy, o których mówimy, czasy świętego Stanisława Kostki, to są czasy renesansu, epoka jagiellońska. Religia, trzeba powiedzieć, wywierała wpływ na życie ludzkie. Nie było tak, że to, co usłyszeli od księdza jegomościa, spływało nieraz jak po kaczce. Nie było zjawiska ludzi, których dzisiaj my nazywamy ateistami. Nie Ojca i Syna, Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony. Czy myśleliście kiedyś, żeby być świętymi? Ja się czasami widzę w takiej roli, ale
widzę zbyt wiele przeszkód. Na przykład trudno byłoby mi się rozstać z takimi rzeczami, które do świętych nie pasują, a które dla ludzi takich zwykłych, to dla mnie są takie fajne. Jeżeli ktoś wam mówi, że bądźcie święci, to nie każe wam wchodzić na słup i siedzieć tam, jak załóżmy słupnik, no nie? Tylko załóżmy, można być świętym na co dzień, można żyć. Chodzi o to, żeby się udoskonalać, chodzi o to, żeby być coraz bardziej blisko Boga. Nie mogę być altruistką, bo świat mnie zniszczy. Co to znaczy? Ale nie, bo ty masz tak, może ty myślisz o dobroci uległej, ale to trzeba umieć pokazać, że ja jestem dobra i to dobro też można wykrzyczeć. Ale ja myślę, że na dzień dzisiejszy to nie my ustalamy, czy ktoś będzie dobry, czy nie, tylko my ustalamy, czy ja będę dobry, czy ja będę zły. Autorytetami są na ogół ludzie, którzy dadzą coś z siebie, którzy dojdą do czegoś. Nie uważam, że dobro jest takim dawaniem z siebie. Trzeba być bardzo silnym człowiekiem, żeby być dobrym. Tak samo jak trzeba być silnym, żeby dojść do czegoś. Drażni mnie określenie święty. Dlaczego? Po prostu był to taki sam człowiek jak my. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, ale było przecież powiedziane, że człowiek jest istotą grzeszną. Mam czasami wrażenie, że tworzy się takich małych bożków. Mimo, że Bóg jest jeden. No. Chodzi o to, że każdy z nas jest powołany do świętości. Każdy. Ale to wiesz, to jest... poruszasz sprawę wiary, to jest temat tak, taki test. Tak, no niestety, jeżeli mówi się o świętych, jeżeli mówi się o świętym, to nie mówi się, że on żył dobrze. On został świętym dlatego, bo w najwyższym stopniu potrafił w swoim życiu wprowadzać, naśladować Chrystusa i chyba dlatego został świętym. Ja myślę, że warto być świętym. Ale w moim wypadku na pewno to nie będzie realne. Znaczy ja nie będę nigdy świętym, ale na pewno warto być i to są wielcy ludzie i szanuję ich. Nie chciałbyś spróbować? No już teraz chyba jest za późno. W moim wieku. Ale gdyby właśnie była jakaś taka szansa, nie wiem, jakiś taki bodziec uboczny, to na pewno bym chciał spróbować. Każdy człowiek może zostać, wydaje mi się, świętym. Też byłem i w więzieniu siedziałem i biłem się często i teraz właśnie wiara w Boga pomogła mi jakoś odzyskać taką równowagę psychiczną i przestałem mnie interesować takie rzeczy, którymi się interesowałem jeszcze rok temu na przykład. Jest to na pewno osoba, która nie czyni zła. Świętość, no przede wszystkim nieskazitelność. Jest coraz bardziej taki zadziorny świat, bardzo agresywny. Szczególnie młodzież w tych czasach i potrzeba właśnie nam takich ludzi jak święci. Miejscem najważniejszym był dom. Dom rodzinny, który był pewną świętością. Był pewnego rodzaju azylem. To właśnie wracając z wojny, z wypraw, czy nawet wyjeżdżając, całowano progi z uszanowaniem, żeby wrócić szczęśliwie. O progi stukano trumną, kiedy wynoszono zmarłego z domu. Przypinano podkowy na szczęście, żeby to wszystko się wiodło. Ojciec Stanisława, Jan, kasztelan Zakroczymski, był uważany za człowieka bardzo stanowczego i porywczego. Wychowywał on swoich synów w duchu rycerskim i szlacheckim. Jego synowie towarzyszyli mu w ucztach, polowaniach i biesiadach. Główną rolę w wychowaniu religijnym Stanisława zajmowała matka, Małgorzata z Kryskich. Kryscy był to ród bardzo zamożny, znany w owych czasach. Stanisław był dzieckiem religijnym, ale byłoby przesadą stwierdzenie, że już w dzieciństwie wykazywał wyjątkową pobożność lub jakieś szczególne cnoty, jak powiadają powstałe później legendy. Jan Biliński wspomina podczas procesu beatyfikacyjnego. Był uważany powszechnie za dobrego chłopca, ale nie za świętego. W roku 1982 wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka z Przasnysza do Rostkowa. Obecnie organizowane są dwie piesze pielgrzymki, jedna z Ciechanowa, druga z Przasnysza. Ale oprócz tego z całej Polski autokarami przyjeżdża tutaj młodzież, bez względu na pogodę.
A tu na targu są święci? Nie ma to święty. Każdy jest jednakowy. Tylko przejrzają nieraz mądrzejsze i gorsze głupie. Zależy, już panie. A uczciwi? No raczej ciężko znaleźć. O, tego to... To ja panu powiem, uczciwych to chyba nie ma teraz w Polsce, mi się wydaje. Począwszy, bo tylko tego nie wycinajcie. Od rządu, tutaj do najniższej strefy, to uczciwych nie ma. Pan będzie uczciwy, to pan z głodu umrze. Wie pan, że teraz naprawdę, ale nie ma uczciwych ludzi, a świętych to już absolutnie. Panie, kto wierzy, panie, czy we wiadro, czy w drzewo, ale uczciwie wierzy, to jesteś święty. Święty to jest człowiek, który jest wyniesiony na ołtarze, powiedzmy, w naszym mniemaniu przez papieża. To jest święty, nie? Człowiek święty to jest taki, który nie zaprzestał się nawracać. Tylko, że to jest bardzo, bardzo proste, przez to bardzo trudne. No, zgadza się. Bo trzeba w każdej chwili, każdego dnia o tym myśleć i dążyć do doskonałości. Na fali odrodzenia, humanizmu i reformacji studia na Akademii Krakowskiej oparte na scholastyce zaczęły uchodzić za mało postępowe. Oto dlaczego od połowy XVI wieku młodzież szlachecka zaczęła masowo wyjeżdżać na studia zagraniczne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wówczas założone w 1553 roku Kolegium Jezuickie w Wiedniu. Liczba uczniów wzrastała tam z roku na rok. Również szlachta protestancka wysyłała tam swoich synów, przekonawszy się bardzo prędko, że panuje tam karność, czystość obyczajów, a przede wszystkim wysoki poziom nauczania. Ten cały obraz Stasia, bardzo pobożny, słodki, z uniesionymi do góry oczami, ze złożonymi rękami i tak dalej. Obraz, który często był przekazywany dzieciom, być może on się nie pokrywa z prawdą. Wydaje się, że Stanisław, począwszy od swojego dzieciństwa, rozwijał się w tym kierunku świętości, prawda? Ale nie było to prawda, że się urodził aniołem. On na pewno nie urodził się aniołem, ale ja myślę, że jego wychowanie, które otrzymał, mogło być czymś ponadprzeciętnym. Bo jeżeli kroniki wspominają o jego matce, że była to osoba, która codziennie modliła się przez godzinę w swoim pokoju, która codziennie jeździła na mszę, to było to coś więcej. Być może było to coś więcej niż przeciętne. Z tego, co wiadomo później, on nie przeszedł żadnego kryzysu takiego jakiegoś, kryzysu wiary w życiu. On nie przeszedł żadnego jakiegoś szczególnego przełomu. On po prostu z kierunku, który nadała matka jego wychowaniu, on poszedł do przodu. On się rozwinął, on dojrzał. Ojciec Stanisława niewątpliwie był to mąż, który się bardzo poważnie troszczył o wychowanie swoich synów. To, że po niesamowicie wielkich staraniach, poprzez interwencje i wsparcie u kardynała Hozjusza, że oni znajdują miejsce w bardzo elitarnej szkole we Wiedniu, to był ogromny sukces. I to, że ten ojciec chciał rzeczywiście dzieci wychować dobrze, przygotować dobrze do funkcji, które później z racji urodzenia mieli piastować po powrocie do Polski, to też o czym świadczy, że on nie chciał, żeby te dzieci były jakieś byle jakie. Ojciec kochał Stanisława, tylko że to była taka ojcowska miłość, trochę posesywna, trochę taka, która inwestuje i oczekuje, że będzie coś w zamian. I w tym wypadku rzeczywiście chyba tak było. Wzgórze Kalenberg. Stąd rozciąga się wspaniała panorama Wiednia. Stanisław Kostka dotarł tutaj 26 lipca 1564 roku. Przybył wraz z bratem Pawłem, ich domowym nauczycielem Janem Bilińskim oraz ich sługą Pacyfikiem. Przy najwcześniejszych szkołach jezuickich powstawały internaty, zwane wówczas bursami lub konwiktami. Właśnie tutaj zamieszkał Stanisław i Paweł po przybyciu do Wiednia. Jezuici przyjęli Stanisława na trzeci kurs gramatyki. Oznaczało to w praktyce, że już w domu musiał doskonale opanować język łaciński i część gramatyki greckiej. Początkowo trzeba powiedzieć, że nauka w Wiedniu szła mu dość mozolnie. Było to związane z nowym środowiskiem, nowymi profesorami. Już na drugim roku jednak, na humanistyce, gdzie poznawał autorów starożytnych, zaliczał się jednak w poczet pierwszych uczniów w szkole. Na trzecim roku, czyli na retoryce,
doskonalił znajomość języka, a przede wszystkim doskonalił sposób wysławiania się i pisania w języku łacińskim. Język łaciński był wówczas językiem wykładowym, musiał więc wszystkie egzaminy zdawać po łacinie. W roku 1565 cesarz Maksymilian wymówił jezuitom użytkowanie budynku przeznaczonego na kolegium dla studentów. Studenci rozpieszli się po całym mieście. Kostkowie wynajęli mieszkanie w tym właśnie budynku przy ulicy Kurrentgasse. Dzisiaj jest to piękna kaplica barokowa z obrazem przedstawiającym cud, który wydarzył się przy łożu złożonego chorobą świętego Stanisława. Tam, gdzie teraz znajduje się ołtarz, stało wcześniej jego łóżko. Budynek kolegium został niestety zburzony po rozwiązaniu zakonu jezuitów. Przeważającą część gruntu, na którym się znajdował, zajmuje w chwili obecnej Główny Urząd Kredytowy, powstały na początku tego stulecia. W pierwszej połowie grudnia 1565 roku Stanisław zapadł na zdrowie. Początkowo choroba nie wyglądała poważnie. Ogólne osłabienie, podwyższona temperatura nie zapowiadały długiego leżenia w łóżku. Ale z dnia na dzień choroba zaczęła się pogarszać. Lekarze zaczęli nawet obawiać się o życie młodego Polaka. Stanisław poprosił o księdza. Jednak ani Jan Biliński, ani jego brat Paweł nie potraktowali poważnie jego prośby. Podczas choroby, kiedy Stanisław modlił się do Matki Boskiej, doznał widzenia. Maria zachęciła Stanisława do wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Stanisław myślał już o tym od 6 miesięcy. Widzenie jednak było dla niego momentem przełomowym w podjęciu decyzji. Już wiedział na pewno, czego chce. Natychmiast wyraził swoje plany spowiednikowi ojcu Mikołajowi Doniu. Ten odesłał go do ojca Wawrzyńca Maggio, ówczesnego prowincjała jezuitów. Ojciec Wawrzyniec zapewnił Stanisława, że przyjmie go do jezuitów, jeżeli tylko dostarczy mu zgodę rodziców. Praktycznie te 3 lata, które spędził w Wiedniu od 13 do 17 roku życia, to były lata decydujące jego rozwoju. To były lata dojrzewania jego wiary, nie tylko intelektualnie, ale przede wszystkim wiary. To też nie spadło mu tak samo z nieba, że Matka Boża przepowiedziała, bo stan się jezuitą, no nie? Że była to odpowiedź na jego wysiłki, na jego starania. Stanisławowi nic nie przychodziło, prawda, jakby z góry. Przychodziło mu łatwo, że to był tak każdy inny człowiek, który musiał, powiedzmy to tak, wykuć, wysiedzieć i w ten sposób zdobywał też tę wiedzę. To nie, że powiedzmy, żeby przyjechał i był najlepszym uczniem, nie? Żył tylko jednym, żeby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zdawał sobie sprawę z tego, że konflikt w domu jest praktycznie nie do rozwiązania, że nie można liczyć na to, że ojciec przemyśli, zrozumie, powie tak. On miał przy sobie brata, który go nie rozumiał i myślę, że wiele nocy przemyślał, spędził na tym, żeby po prostu dojść do tego, jak to wszystko teraz tak rozegrać, żeby nie wracać do Polski, żeby jednak spełniło się to marzenie jego życia. Stanisław nagle zaczyna odkrywać, że mój Boże, staje się dorosłym człowiekiem. Zaczyna się pytać, co ja mam w życiu w ogóle do zrobienia, jaka jest moja droga. Do momentu zawitania do Wiednia tę drogę jakby przygotował mu ojciec. I nagle ten Stanisław podczas tego swojego pobytu tam odkrywa no, po prostu powołanie. To, że to akurat byli jezuici, to był przypadek w jego życiu, przypadek szczęśliwy w tym sensie, że nadał jakiś nurt temu jego odkryciu. Wydaje mi się, że właśnie powołanie w tym momencie to jest po prostu decyzja na sposób, w który będzie się kochać Boga. I to jest coś niesamowitego. Co się stało, że ten człowiek nagle tak uwierzył i był tak bezkompromisowy, tak twardy dla siebie? Mając zapewnioną, prawda, zapewnioną jakby ułożoną przyszłość w Polsce, prawda, decyduje się na drogę, która jest zupełnie dla niego niewiadomą. Nauka w Wiedniu zbliżała się do końca. Był rok 1567. Stanisław musiał podjąć jakąś decyzję. Wiedział, że z jednej strony ojciec nie wyrazi zgody na jego wstąpienie do zgromadzenia, a z drugiej zaś
był zdeterminowany przez decyzję, którą podjął, ślub, który złożył. 9 sierpnia, podczas kolejnej sprzeczki z bratem, Stanisław powiedział mu: jeżeli tak będziesz mnie traktować, będziesz przyczyną mojej ucieczki i będziesz musiał zdać sprawę rodzicom. Dzień później, w niedzielę, wziął ze sobą listy polecające od swojego spowiednika, przebrał się za żebraka i wczesnym rankiem wyszedł z miasta. Po kilku godzinach nieobecność Stanisława zaczęła niepokoić Pawła i jezuitów. Tego samego dnia wieczorem Paweł wraz z Bilińskim wyruszyli konno w pościg. Ale udali się na południe, sądząc, że Stanisław idzie do Rzymu, podczas kiedy ten wędrował na zachód. Dopiero na drugi dzień doszli do wniosku, że Stanisław musi iść w stronę Niemiec. Jadąc, pytali napotkanych ludzi, czy nie widzieli młodego chłopca. Spytali również napotkanego żebraka. Ten, nie podnosząc głowy, powiedział: nie. Paweł miał ponoć żałować do końca życia, że nie rozpoznał wtedy swojego brata. Prawdopodobnie i wy w waszym życiu mieliście też jakieś konflikty z rodzicami. Może nawet uciekaliście z domu. Jeżeli tak, to dlaczego? Czasami po prostu chciało się jakoś, nie wiem, czuło się, że to jest wolny świat, taka ucieczka z domu, to nie było tych rodziców wtedy, rodzeństwa, człowiek po prostu za wszystko sam decydował, czuł się wolnym. Tak, ja też uciekałem z domu z tym, że do tego zmuszała mnie sytuacja rodzinna. Ojciec próbował mnie 3-krotnie pozbawić życia, także wolałem wybrać swój własny świat i swoje życie. Ja uciekałem z domu, jak mnie zostałem wyrzucony ze szkoły na przykład. Miałem kłopoty w szkole, to przez to też bałem się powrotu do domu. Uciekałem z domu i przez to też może zacząłem brać narkotyki. Ja miałem dom rozbity, wychowywała mnie tylko mama. Byłem dzieckiem nieślubnym. Ojciec nie płacił alimentów. I znam go tylko z opowiadań, ze zdjęć. Mama starała się mnie kochać. Znaczy, kochała mnie na pewno, tego jestem pewien, nie? Ale nie potrafiła zastąpić ojca. Z drugiej strony też zachorowała na raka. I ja też nie uniosłem tego, nie? Po prostu zaczęły się kłopoty w szkole. Zacząłem uciekać z domu. Uciekać od tej choroby, choroby mamy. Wychodząc z Wiednia, Stanisław udał się na zachód. Szedł do Augsburga. Chciał tutaj spotkać się z Piotrem Kanizjuszem, ówczesnym prowincjałem górnych Niemiec. Miał do przebycia około 700 kilometrów. Szedł około 25 kilometrów dziennie, żeby pokonać tę trasę w przeciągu 35 dni. Września wieczorem Stanisław z
stanął u drzwi siedziby Piotra Kanizjusza w Augsburgu. Dowiedział się jednak, że Piotr Kanizjusz opuścił Augsburg i udał się do Dillingi na wizytację domów jezuickich. Poprosił o nocleg i następnego dnia rankiem wyruszył za Piotrem Kanizjuszem do Dillingi. Przybywając do Dillingi, Stanisław nie zdawał sobie sprawy, jak ważnym była ona wówczas miejscem. Tak miasto, jak i uniwersytet, w którym się znajdujemy, założony w roku 1551, były wówczas centrum kontrreformacji. Nie wiedział również, jak ważną postacią był sam Piotr Kanizjusz, z którym spotkał się zaraz po przybyciu. Postacią najbardziej znaczącą wśród niemieckich jezuitów był Piotr Kanizjusz. Rozbudował on uniwersytet jezuicki w Dillingi, skąd kierował kontrreformacją w Bawarii i w Niemczech. Był świetnym kaznodzieją i autorem katechizmów dla prostego ludu, teologów i intelektualistów. Piotr Kanizjusz był prowincjałem i poprzez to człowiekiem o największym znaczeniu w Niemczech. Dlatego właśnie święty Stanisław Kostka przybył do niego. Jednak Piotr Kanizjusz nie chciał wejść w konflikt z wpływową rodziną Kostków. I dlatego właśnie posłał świętego Stanisława Kostkę w 1567 roku z Dillingi do Rzymu, do generała jezuitów. Piotr Kanizjusz docenił wysiłki Stanisława i postanowił wysłać go do Rzymu, do domu generalnego jezuitów. Chwilowo umieścił go w kolegium świętego Hieronima w Dillingi. Stanisław pracował w kuchni i usługiwał do stołu. Jest to stary sztych, niedzioryt z roku 1627, przedstawiający kolegium świętego Hieronima, seminarium duchowne, uniwersytet i rektorat. Stanisław Kostka wchodził na pewno przez tę bramę i był tutaj, w kaplicy świętego Michała. Najprawdopodobniej mieszkał również w tym budynku na dolnym piętrze rektoratu. Z tego cyborium święty Stanisław Kostka przyjmował prawdopodobnie komunię świętą. Co zrobił najważniejszego? Święty Stanisław sprzeciwił się ustalonemu jakiemuś porządkowi. Po prostu zrobił to, co myślał, nie patrząc na to, co mówi świat. Wszyscy mówili: głupi, pomyleniec, wyszedł z bogatej rodziny, poszedł, nie wiadomo, co z nim będzie. I myślę, że w naszym życiu też właśnie jest takie potrzebne przy powołaniu do świętości, żeby sprzeciwić się temu, co mówią ludzie, a pójść właśnie za głosem Boga, być takim szaleńcem. W tym wieku właśnie, w którym był Stanisław Kostka, jest ciekawe to, że był w bogatej rodzinie i porównując to do czasów dzisiejszych, trudno jest właśnie być świętym, kiedy właśnie jest wokół nas wiele dóbr takich materialnych, trudno zdecydować się na to bycie z Bogiem. A Stanisław, zwłaszcza w tej drodze z Wiednia do Augsburga, no był skazany tylko i wyłącznie na samego siebie. Ja sobie w tym momencie myślę tak o jego ojcu, no nie? Właśnie mówiliśmy, że w Wiedniu ten ojciec w niego zainwestował. A tutaj co się dzieje? Syn przebiera się za żebraka, w strój żebraka. To dla szlachcica to potwarz ogromna. I to dla kogoś, kto jest kasztelanem zakroczymskim, jego syn w stroju żebraczym wędruje po Europie. Toż to kumple tego jego ojca, naśmiewać się musieli z niego tam. No dzisiaj sobie wyobraźmy taką sytuację. Idzie ojciec do pracy, do biura, do ambasady, a kumple w ambasadzie mówią: aż to pięknego synka masz, co? Przebrał się za żebraka i chodzi po Europie. No pięknie. Nasza Europa w XVI wieku to była Europa, która liczyła między 91 a 104 miliony mieszkańców. Gęstość zaludnienia, a więc możliwość nawet znalezienia jakiegoś schronienia, noclegu i tak dalej, była o wiele trudniejsza niż to mamy dzisiaj. 25 września Stanisław
wyruszył z Dillingen do Rzymu. Piotr Kanizjusz dał mu list polecający do Borgiasza, w którym napisał: my się po nim spodziewamy rzeczy przesławnych. Droga wiodła przez Alpy, przez Brenner i Bolzano. Piesze podróże w XVI wieku nie były rzeczą nadzwyczajną, ale na pewno piesze podróże były o wiele niebezpieczniejsze. A przede wszystkim trwały o wiele dłużej. Dzisiaj tę samą drogę, którą odbył Stanisława, więc z Wiednia do Dylingi i z Dylingi do Rzymu, możemy przebyć w 2 dni. Stanisławowi zajęło to prawie 2 miesiące. Uniwersytet w Bolonii jest jednym z najstarszych uniwersytetów świata. Studiował tutaj na Wydziale Medycyny Jan Biliński, nauczyciel Stanisława. Dla samego Stanisława Bolonia była tylko miejscem przystanku. Zatrzymał się tutaj wraz ze swoimi towarzyszami podróży w drodze do Rzymu. W naszej podróży za Stanisławem Kostką spotkaliśmy człowieka, który tak jak Stanisław przebył na nogach trasę z Wiednia do Dylingi i z Dylingi do Rzymu. Jest nim ksiądz Wiktor Kaniewski, jezuita. Czy było to wydarzenie głośne, bo widzę tutaj... Nie było głośne, nie. Gazetę. Nie było wydarzenie głośne. Z którego roku jest ta gazeta? Obserwatora Romano? Rok jubileuszowy. 2 października 75 roku. Dobrze, tak. I to jest takie piękne zdjęcie, ojca. Piękne, wtedy jeszcze. To właśnie po całej podróży. Wydawało mi się, że tak zmęczony jakiś, prawda? A nie było zmęczenia. A oni tutaj piszą, że ojciec był cały w kurzu, buty dziurawe, zdarte zelówki. To tak dziennikarze, z tej naszej rozmowy może bardzo dużo by, prawda, dużo powiedziane, ale nie wiem, czy tak konkretnie było odtwarzane. Prawie miesiąc trwała podróż Stanisława Kostki do Rzymu. Dotarł tutaj 25 października 1567 roku. W tych pokojach żył i umarł święty Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego. I tutaj też przybył Stanisław Kostka, żeby spotkać się z Franciszkiem Borgiaszem. Już 28 października tego samego roku Franciszek Borgiasz przyjął oficjalnie Stanisława Kostkę w poczet nowicjuszy Towarzystwa Jezusowego. Myślę, że wielkim zadaniem towarzystwa, zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj, i na pewno w przyszłości, jest służba Ojcu Świętemu, który mieszka w tym właśnie domu. Oznacza to gotowość bycia posłanym wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność głoszenia Chrystusa, głoszenia dobrej nowiny. Jak każdy nowicjusz, Stanisław odbył swoje 30-dniowe rekolekcje, zakończone spowiedzią z całego życia. W domu profesów pozostawał do końca roku 1567. W grudniu tego roku otrzymał list z domu od ojca. Ojciec potraktował go bardzo surowo. Zagroził Stanisławowi, że jeżeli z własnej woli nie wróci do domu, ojciec sprowadzi go do niego siłą w kajdany. Stanisław zapłakał. Ale jego odpowiedź była nie. Sądzę, że dałbym rodzicom czas, aby przekonali się, że to jest mimo wszystko moja droga. Dałbym im czas, tak, i poczekałbym jeszcze trochę, gdyby byli przeciwni mojej decyzji zostania jezuitą. Moja kultura nakazuje mi czcić moich rodziców. Gdyby byli przeciwni mojej decyzji,
Nie byłoby to dla mnie proste. Sądzą, że to niedobre, jeśli rodzice są zdecydowanie przeciwko temu. To niczemu nie pomaga. Tu w Niemczech mamy do czynienia z rozpadaniem się tradycyjnego katolickiego środowiska. Każdy młody człowiek musi sam zdecydowanie podejmować decyzję. Co oznacza dla niego wiara, jaką drogą chce pójść. Uważam, że gdyby napisano na nowo wszystkie książki o świętym Stanisławie w naszym języku, z naszymi pytaniami, byłby to właściwie bardzo aktualny święty. W styczniu 1568 roku Stanisław przeszedł do Kolegium Rzymskiego, znajdującego się w tym budynku, na 30-dniową próbę. W 1567 roku w nowicjacie jezuickim było 48 kandydatów, w tym 5 Polaków. Nowicjat towarzystwa opierał się na 6 głównych próbach. Pierwszą i zasadniczą był miesiąc rekolekcji ignacjańskich. Następnie praca w domu, na przykład sprzątanie, pomoc w kuchni, w ogrodzie, czyli po prostu zwyczajne zajęcia domowe. Nowicjusze posyłani byli do szpitali oraz katechizowali dzieci i dorosłych. Do prób należała także pielgrzymka. Godzina po obiedzie i po kolacji przeznaczona była na rekreację, czyli na wspólne zabawy, gry towarzyskie lub po prostu na przechadzkę po Rzymie. Życie w nowicjacie opierało się na wspomnianych próbach, nad którymi dominował jednak klimat skupienia i modlitwy. Nowicjusze każdego dnia odprawiali godzinne rozmyślanie poranne i modlili się przynajmniej pół godziny po południu. Uczyli się katechizmu i zapoznawali się z regułą Towarzystwa Jezusowego. Chodziło więc o połączenie dojrzałości duchowej z działalnością duszpasterską. Po miesięcznym pobycie w Kolegium Rzymskim w marcu 1568 roku Stanisław został przeniesiony do nowicjatu, znajdującego się przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. W czasach, kiedy żył Stanisław Kostka, nie było czegoś takiego, że zrób jak uważasz, tak jak mamy teraz. Tam była, to co mówią rodzice, to jest najważniejsze i do tego trzeba się stosować, a on mimo to potrafił zrobić to, co sam uważał za słuszne. I on był pewny, że środowisko zareaguje negatywnie, bo co to jest? Nagle dziecko wyrywa się spod kontroli rodziców. Co on sobie w ogóle wyobraża, taki nastolatek? To, że się naprawdę coś przyrzeka i dotrzymuje konsekwentnie, nie obiecuje sam sobie i nie ma takiego słomianego zapału, czy to w sprawach wiary, czy nauki, czy innych, tak. To ja to podziwiam koleś. Dla mnie jest załoga totalna. Młody chłopak w naszym wieku chciał żyć tak, jak uważał, że jest dobre. I dla mnie autorytetem on jest dlatego, że jemu się to udało. Ja niestety nie umiem odrzucić wiary w tym momencie. I dla mnie jest to, że on był wytrwały w tym, że powiedział Bogu tak i był konsekwentny w tym. I to jest dla mnie właśnie taki element z jego życia, który chciałabym naśladować. Bądź co bądź, jest tych świętych bardzo dużo, ale on, właśnie on jeden, był właśnie w naszym wieku i to przełamuje pewną tą barierę. Tej osłonki świętości, tej aureoli, tych skrzydełek. Zachowały się wspomnienia nowicjuszy, którzy prosili magistra nowicjatu, aby mogli w czasie modlitwy być blisko Stanisława. Bo jego postawa, wyraz twarzy, skupienia był dla nich czymś, co ich pociągało do niego. Czymś, co wskazywało, że ten człowiek jest blisko Pana Boga. Że od tego człowieka mogą się nauczyć, jak z tym Panem Bogiem rozmawiać, tak aby być tak blisko jak on. To jest właśnie coś, co tkwi w jego osobowości, że on niby robił te wszystkie rzeczy, a jednak był inny w tym wszystkim, nie?
No, że on właśnie mógł posprzątać, mógł się modlić, mógł odprawiać te wszystkie medytacje, które były nakazane, mógł odprawiać rekolekcje, a jednak było coś dziwnego, nie? Był to człowiek, który w zwykłej codzienności, wypełniając te wszystkie obowiązki, jakie miał do spełnienia młody nowicjusz jezuicki, robił to w sposób taki, że w tym wszystkim inni jakoś widzieli, że on po prostu kocha Pana Boga. W lipcu 1568 roku przybył do Rzymu Piotr Kanizjusz. Głosił rekolekcje w kilku domach jezuickich. 1 sierpnia rozpoczął nauki w domu nowicjuszy. Tematem rekolekcji była śmierć. Stanisław wziął sobie bardzo do serca nauki Kanizjusza. Jeszcze tego samego dnia wieczorem zwierzył się swojemu przyjacielowi, iż ma przeczucie, że ten miesiąc będzie dla niego ostatni. A gdybyś musiał w obliczu śmierci dzisiaj ocenić twoje życie dotychczasowe, jak byś ocenił? Znaczy, wybrałbym, jeśli można, drugie. Na tyle krótko żyję, że chyba jeszcze bym nie potrafiła dokonać rachunku sumienia. Że co, że jakbym dzisiaj miał umrzeć? Nie, synuś, nigdy w życiu, bo jeszcze mam strasznie dużo do zrobienia. Te wszystkie dzieci... O, pan skameruje tego chłopaka. Ten chłopak u mnie się uczy pływać. Pracowałem, brałem udział w pracach takich konserwatorskich. I to właśnie, to mi właśnie daje większą satysfakcję, bo wiem, że to na jakieś 300-400 lat zostanie. Ludzie będą na to patrzeć i nie cieszy mnie właśnie dorobek taki materialny. Wiele się w moim życiu zmieniło i pragnienie zmiany jeszcze większej. Ale przede wszystkim takim dorobkiem życiowym, który mi się marzy, przede wszystkim, nie wiem, niesienie pomocy innym. Wiara w Boga i zerwanie z nałogiem, jakim są narkotyki, to jest dla mnie dużym sukcesem. Z rozkazu naszego najczcigodniejszego ojca generała, księdza Franciszka de Borgi, objawiam waszej wielebności, że dnia 14 miesiąca sierpnia, około północy 1568 roku, Pan nasz powołał do siebie brata Stanisława Kostkę. Stanisław nie skończył jeszcze lat 19, w nowicjacie zaś znajdował się od 10 miesięcy. Średnia wieku, w której umierali ludzie w XVI wieku, to wahała się między 18 a 21 rokiem życia. To podają dane historyczne, więc Stasiu z jednej strony umiera młodo, my dzisiaj to mówimy młodo, ponieważ jeśli średnio gdzieś nam mówią w granicach 70, ale z drugiej strony myślę, że ludzie tamtego wieku, oni musieli się z tym liczyć, troszeczkę patrzyli na tę śmierć troszeczkę inaczej niż to my czynimy. Powstawały różne legendy, że Stanisław chciał bardzo umrzeć, że wiedział, kiedy umrze. To mówiono, ale trzeba zaznaczyć, że był to człowiek, który żył teraźniejszością. Że nie był to młodzieniec, który, no nie wiem, marzył o śmierci albo chciał skończyć życie, bo na przykład, bo chciał zobaczyć Pana Boga, prawda? Był to człowiek, który na przykład planował wyjazd do Indii, planował misję. On nie po to wstąpił do jezuitów, żeby umrzeć. Na pewno nie. On to wybrał, że drogę, powiedzmy, służenia Panu Bogu, drogę, w której wiedział, że będzie mógł tę służbę spełnić w najdoskonalszy sposób. Sposób, jak tylko potrafi. Widać z drugiej strony u Stasia też ten moment przed śmiercią, kiedy w tej ciężkiej chorobie on w ogóle jakby nie protestuje. Cokolwiek, Panie Boże, ze mną uczynisz, tak będzie. To, co wyrażają ludzie, którzy go wspominają, że to był człowiek, który otwierał ich na Pana Boga. Że on mówiąc, będąc z nimi, uśmiechając się do nich, będąc wspominał, że miał zawsze pogodną twarz, że bardzo często się uśmiechał, że rzadko widziano go smutnym, chyba wtedy, kiedy płakał po otrzymaniu listu od ojca. Że tą swoją pogodą i radością i tą jakimś takim podejściem do ludzi, życzliwością i z miłością, wskazywał im na ten wymiar miłości Boga. Chodził, uczył dzieci katechezy, chodził odwiedzać chorych do szpitala jako nowicjusz, a później co się okazuje? Po śmierci całe tłumy przychodzą ludzi odwiedzać go. Rwą, prawda, strzępy jego habitu, bo chcą mieć, bo to był dla nich po prostu jakiś człowiek święty. Jesteśmy właśnie przy grobie świętego Stanisława, który spoczywa w bocznym ołtarzu i ta obecność fizyczna naszego świętego robi wrażenie. Dlaczego? Bo stać się świętym w tak krótkim czasie, dokonać dzieła
swojego życia i stać się wzorem dla pokoleń, to naprawdę coś fascynującego. Podczas swoich studiów w Rzymie bardzo często modlił się tutaj Karol Wojtyła. Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. On bardzo kochał Boga. Zostawił rodzinę i ruszył do Rzymu na piechotę. On potrafił się sprzeciwić właśnie nawet rodzicom. Zrobił to, co myślał, nie patrząc na to, co mówi świat. Widzę, że on robił rzeczy normalne. On się wydaje tak spokojnie. To jest po prostu dla mnie koleś, na pewno wart naśladowania. Że powiedział Bogu tak i był konsekwentny w tym. Zdołał osiągnąć swój cel.